Wyżeł francuski w typie pirenejskim to myśliwski pies średniej wielkości. Dzięki swoim predyspozycjom zaadaptuje się do wszystkich terenów i do każdej zwierzyny. W tym filmie przedstawię informacje podzielone na 5 zagadnień o wyżle pirenejskim. Wyżeł pirenejski z wyglądu jest szlachetny i dość muskularny, lecz nie ciężki. Głowa jest dość mocna, uszy są średniej długości. Włos ma cienki i krótki. Umaszczenie może być brązowe, brązowo-białe, czasami mocno deryszowate oraz brązowe z podpaleniami. Wysokość w kłębie u samców wynosi od 47 do 58 cm, zaś u samic od 47 do 56 cm. Przeważnie ważą około 15-20 kg. Mówi się, że to kieszonkowy pointer. To bardzo wdzięczny pies, który zawsze będzie się starać usatysfakcjonować swojego właściciela. Jest łagodny, towarzyski, przyjazny i pokorny. To delikatny pies, który nie znosi brutalności i niesprawiedliwości. Jest bardzo inteligentny, lubi i potrafi szybko się uczyć. Ma w sobie mocno wrodzone cechy psa myśliwskiego. Naturalnie wystawia zwierzynę i aportuje. To niezastąpiony towarzysz myśliwego. Przez to, że rasa jest mało znana i rzadko spotykana, jest dość zdrowa. Nie odnotowano typowych schorzeń zdrowotnych tej rasy. Ogólnie ta rasa jest odporna na polskie warunki atmosferyczne. Wyżeł pirenejski to pies dla aktywnych osób, które będą miały chęć poświęcić psu sporo czasu na treningi, zabawy i socjalizację, która jest bardzo ważna dla tej rasy. Trzeba pieska socjalizować od szczeniaka, by nie stał się nieśmiały. Idealną rodziną dla wyżła francuskiego by była myśliwska rodzina, gdzie pies mógłby wykorzystać swój potencjał myśliwski. Jest również miłym towarzyszem najmłodszych, potrafi wykazać cierpliwość i chęć do zabawy. Może być dyskretny i wyrozumiały. Wyżeł francuski jest reprezentantem najstarszych psów wystawiających z Europy. Wyżły pirenejskie trafiły na tereny francuskie już w XIV wieku. Dawnymi czasy możni używali psów typu brachet, blisko spokrewnionych z psami gończymi. Te ostatnie stały się psami wielostronnymi, które tropiły zająca, warowały na odwiat zwierzyny drobnej oraz aportowały podczas skutecznego strzału z łuku. Wyżeł francuski był nieodzownym towarzyszem możnych oraz przeciętnych myśliwych i kłusowników. W czasie międzywojennym wystąpiły dwa typy wyżłów francuskich – pirenejski i gaskoński. Dziękuję hodowli Loyal Point za udostępnienie swoich psów do nagrań oraz podzielenia się wiedzą. Fanpage hodowli można znaleźć na dole w opisie. To już wszystko, czym chciałem się podzielić w tym filmie. Jeśli uważacie, że film był fajny i chcecie więcej takich filmów, proszę o subskrypcję i lajka.